Hej, cześć, witajcie z tej strony Galaxy. Zanim cokolwiek napiszesz na temat tego, czemu bez czapki, bo tak, będę jeszcze kiedyś do tego nawiązywał w filmie, nie chcę się za bardzo rozwodzić, bo nie mam na to czasu i nie mam na to chęci w chwili obecnej. Będziemy dzisiaj nagrywać w ten sposób. Krystian wygląda handsome, Krystian ma krótkie włosy, nie mam już takiego zwisającego, tego dziwnego czegoś. I jeśli napiszesz, że wyglądałem lepiej w czerwonej, znaczy, że dawno ci tu nie było. Jeśli napiszesz, że wyglądałem lepiej w czapce nie mogłem wyglądać lepiej, bo nie było mnie widać, więc od razu wszystko popsute. Jakby witam was bardzo serdecznie. Będziemy grać dzisiaj w komiks Boba i mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie. Gram na telefonie, tak. I tak będę też tą grę przechwytywał, bo jest całkiem fajna, muszę przyznać. Popatrzyłem troszeczkę sobie i tak dalej. I jeśli chodzi jeszcze o mój wygląd, to wiem, musicie się przyzwyczaić i się przyzwyczajcie. Spokojnie, zajmę wam to całe 2 tygodnie albo dni oglądania moich filmów przez 2 tygodnie. Jedno z dwóch, albo YouTube, który nie daje wam powiadomień przez 2 tygodnie. To 3 z 2. Nie wiem. W każdym razie próbuję czegoś nowego. Przez tyle czasu w życiu miałem długie włosy, a teraz chcę mieć krótkie, bez wygodniej. Kiedyś o tym nagram. A dzisiaj, tak jak powiedziałem, będziemy grać w komiks Boba, czyli w gierkę, która jest mobilna i ja będę testował ją na swoim telefonie. W sensie zobaczymy, jak to wszystko tak naprawdę wyjdzie. Podobno gra jest po prostu historyjką opowiedzianą o prehistorycznym chłopaku, mężczyźnie, który próbuje poderwać prehistoryczną dziewczynę, zresztą zobaczcie sami. Przypominam też, że jeśli chcecie ubierać się lepiej niż bohaterowie naszej gry, to w opisie macie link do mojego merchu. A teraz do oglądania. Mamy dużo poziomów, poziomów jest naprawdę od groma. Zobaczymy, czy wszystko uda nam się przejść. Gra jest dosyć fajna, ciekawa, jest to swego rodzaju clicker, więc zacznijmy. Mamy panią swego rodzaju, nie wiem, mogę ją nazwać, że jest z czasów prehistorycznych? Chyba nie, skoro ma opcję stworzenia doniczki, kwiatów, dobra, to jeszcze nie jest takie złe, mamy glinę. Aczkolwiek mamy herbatkę albo konewkę. Pozdrawiam cię, Ola. Koneko, konewka. No, użyjmy herbatki, bo jakby zakładam, że to na pewno nie będzie to. O, wyjęła ją jeszcze sobie z tylnej kieszeni, z... nie, chwilę, jak to się nazywało pięknie. Mogła to wyjąć z kieszeni więziennej. O, pozdrawiam wszystkich, którzy wiedzą, o co chodzi. I żeby przejść do etapu drugiego, potrzebujemy w ogóle, widzę, mieć 3 etapy, czyli jakby musimy przejść cały etap, mogę tak to nazwać? Dobra, no to podlewamy, to jest dosyć logiczne, więc podlewamy sobie kwiatki i pewnie będą też potem z czasem głupie fejle, które będę chciał zobaczyć, więc czemu nie? I oczywiście nie będę starał się robić tego cały czas, ale jak naprawdę nie będę wiedział i trafię coś głupiego, to nie będę... Oj, lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie. Załóż mu szmatkę na głowę. Aha, to na lustro. Co chłop zrobił? Jak ją ocalić? Obejrzyjmy reklamę, tak? O nie, chwila. To zbij lustro. Zbij lustro. Pobij go. Pokaż mu. Bum. Dobrze. I teraz go nie ma. Nagle zniknął. Postanowił uciec. Idziemy dalej. Proszę bardzo, kroczymy po ścieżce prawa. Telefon. Dobra, odcinamy telefon. Nie chcemy, żeby żaden tutaj romantyk do nas dzwonił i opowiadał nam historii. Dobra, to nie był jednak dobry pomysł, chociaż chwila, nie mogę tego powiedzieć, że to był dobry pomysł, skoro tak naprawdę na dole te nożyczki w sensie mają zabezpieczenie jakby plastikowe, więc odbieramy i co, i powie Bóg, hej, no cześć, tutaj spotkajmy się w niebie, jak już zginiesz. Dobrze, się... Albo też zostanie wyssana do telefonu. Oje, kolejny poziom, to trochę mi się z tańcem z Fortnite'a kojarzy. Dobra, poziom drugi. Proszę się obudzić. Dobra, dostajemy od razu jakieś szczypce. A, jesteśmy w jaskini. Co ten gościu tam robił? Nie jestem pewien. Dobra, teraz tak. Albo możemy złapać się hakiem, albo rzucić kamieniem. Myślę, że rzucenie kamieniem będzie spoko. W sensie wygląda jak dobry pomysł. Albo nie, bo po prostu nagle postanowi sobie, nie wiem, pułapka za nami pójść. A, i tu w ogóle są 2 etapy do zrobienia tak naprawdę. A, tam był Myers. Okej. Okay. No dobra, no to się rzucamy, huśtamy. I to zadziała, tak? A, i to zadziała. Kolejna pułapeczka. Siekiera czy rączka? Dobra, siekiera. Niech będzie. Czy jak którekolwiek w końcu trafię za pierwszym razem? Dobra, jesteś piękną kobietą, radzisz sobie i... Przyszedł nagle Myers. Któż mógłby się spodziewać takiej opcji? Więc używamy klamki. I klamka... Wow, to wydaje mi się, że czym głupszy pomysł, tym bardziej efektywny. I chyba tak będę po prostu działał w tej grze. Oje, jakie tańce po prostu, wygibańce, proszę bardzo. Poziom trzeci, zaczynajmy. Ło, przeszła pod, będę... Myślałem, że będę musiał zadecydować, czy rozwalamy to siekierą, czy własną głową, a jednak nie. Dobra, co jest głupiego? Machanie jest głupie, więc bierzemy rakietę. Logicznym jest, że polecimy sobie rakietą, bo to jest głupsze rozwiązanie. I? No to było głupsze rozwiązanie i okazało się tym gorszym, a... Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć w tej kwestii. Raz jest głupsze i działa, raz jest normalne i nie działa.
No dobra, to podchodzimy jeszcze raz do motywu zjechania wózkiem. No i dobra. Aha, i jedziesz, i nie ma problemu najmniejszego. Góra, dół, górę. Aha. Ja chyba ogólnie nie mam szczęścia, w sensie niezależnie, które wybiorę, to wydaje mi się, że jest zawsze źle. Okej, zeszłaś na dół. Wow. O, jest i wyjście, jest i kamień. Dobra, kop. Powiedzmy, że tu jest normalne rozwiązanie, że będziesz kopać. Że pukniesz i się rozpadnie. Wow, wow, naprawdę jestem w szoku, że tu się udało. O, teraz mamy naszego kolegę. Ohohoho, on szuka naszej koleżanki. Dobra, niech będzie w takim razie. O, pojawił się zły tygrys. Dajmy mu mięso. Mięso to zawsze dobry pomysł. Ale mógł powiedzieć powoli chociaż, albo bez ręki. Ohoho, zaatakował mnie tygrys, rzucę mu mysz. A to nie słonie boją się myszy? A, ona weszła za nim. O, uwaga, my spadliśmy. Jako jaskiniowiec, który nie przeżyłby pewnie więcej niż 30 lat, zakładam, że powinniśmy mieć dwie złamane nogi i przynajmniej zwichnięty nadgarstek. Drabina czy drabina? Czemu nie? Co? Stopień mu się zarwał? Po co bierzesz drabinę, skoro nie wiesz, czy stopień się nie zarwie? No dobra, to balony w takim razie? Aha, to wielka ropucha. Jakby tu była wielka ropucha zamiast balonów, to też bym się domyślił, że może to być po prostu wielka ropucha. O nie, czy to będzie znowu Myers? Dajmy mu kwiatki, bo to jest głupia opcja, więc... A, bo to jest nasza dziewczyna! Dobra, nice! W dzień piękna, w nocy zaś szkaradna, tak? Tak to szło? Nie jestem pewien. O, teraz idziemy razem. O, za rączkę już. Kiedyś to się poznawało dziewczynę, dawało się jej kwiaty. Koniec. Teraz nie, teraz trzeba pisać, starać się. Namalujmy cię szopem. Namalujmy jak jedną ze swoich lisich... Okej. Dobra, portret jest bardzo upiększony, że tak powiem, przez niego. Dobra, idziemy dalej za rączki. Wypij. Mało higieniczny. Rzuć... Jakie gacie ma? Tak mu zimno. A, ona się śmieje z niego, tak? Ja myślałem, że tam pod spodem to będzie taki, wiecie, narysowany sześciopak. I ona powie, o, nie no, fajnie, fajnie. Nie. Dobra, no to wypijamy do dna. Mamy pojemny brzuch. Robaczek został, to jeszcze na przekąskę potem go weź. A jednak nie. Okej, przeszli po robaczku, jakby nie przejmują się. O, wygląda jak połączenie bardzo prymitywnego domu z drzwiami, które po prostu ukradli Shrekowi i pomalowali na różowo, ale może ja się nie znam. Na herbatkę? Nie no, na buziaki. O, ona chyba nie chce na buziaki. No i tyle, nie, nie, za szybko było, za szybko. Czyli szybsze, ale rozwija się w miarę powoli, rozwija się w miarę powoli. Nie możemy tak robić po prostu. No dobra, no to w takim razie na herbatkę zapraszamy, na herbatkę. Skocz na herbatkę, jak się skończy, to zobaczymy. Wyglądało na herbatkę. Poziom szósty, wyszliśmy sami. Okej, okay. O, będziemy walczyć. Nie no, musisz pokazać kobiecie, kim jesteś. Bij się z nim, bierz pałkę i tłucz go. To chyba nie jest dobry pomysł. Chociaż? Jednak nie, myślałem, że jednak okaże się, że wybiliśmy mu zęby. Ale okazało się, że to nie był dobry pomysł. Więc próbujemy opcji drugiej. Jaka była opcja druga? Gaz pieprzowy? Chyba tak, chyba by to był gaz pieprzowy. Jak widać, to jest taki prehistoryczny policjant. On bez problemu sobie po prostu radzi gazem pieprzowym w puszce. Dobra, idziemy dalej. O, zaszły chmury. Dobrze, jest zimno. Suszarka albo parasol. Dobra, weźmy normalną opcję. Co będzie nie tak? Walnie nas piorun? Przestało padać. A co miała dać suszarka? W sensie przewiać chmury? W sensie to jest jej domek? Czy jak mam to rozumieć? Dotarliśmy do naszej koleżanki, czy... A nie, po prostu chodzimy od domku do domku. Dobra, może... A idzie upolować mięso. Nie masz nic, masz gołe ręce. Możesz rzucić linę albo rzucić kamieniem. Proponuję linę, chociaż nie wiem z czego... Nie wiem, co tam zrobili, że schowali sobie kotleta do kieszeni, ale jak widać, sama lina wystarczy do tego, żeby złapać. I złapać zwierzę, i je zabić, i oporządzić. Nie potrzeba po prostu totalnie nic więcej. Dobra, no to czym będzie drugi przeciwnik? Ognisko, o nie. Krzesiwo. Zapalniczka albo palnik? Weźmy palnik. Spali? A. No dobra, no to zwykła zapalniczka w takim razie niech będzie. I zwykła zapalniczka podziała, w sensie myślałem, że to będzie zwykła zapalniczka, ale mówię, ej, może jednak nie, bo potrzeba coś szybszego do rozpalenia. I znowu kolejny domek. Dobra, wyspałeś się, było miło z koleżanką, ale co to jest to na kibelku? W sensie, a idziesz na kibelek ogólnie. I pan pterodaktyl zabrał ci papier. Będzie łuk, proca. Balon jest tak pięknie wyglądający, że aż muszę użyć balona.
O tak. Okej, to jak widać nie zawsze wszystko musi być logiczne i proste. Aha, jest pan krokodyl. Mam opcję lina albo kijek. Weźmy kijek. A, to jest skok o tyczce, tak? Prosto do jego brzucha, więc tak naprawdę ten kotlet się całkiem przydał. No dobra, to linka. W sensie zawiążę mu pysk. A, po prostu rzucił mu w pysk. A, i zrobił sobie z niego trampolinę. Zero problemu w ogóle. O co chodzi? Przejdziemy dalej. Jest pani owieczka. Wystraszmy ją. A, zamknęła się. A co ma trymowanie pomóc? W sensie przycinanie. No to trymowanko w takim razie i... Aha, po prostu ona próbowała... Okej, naprawdę nie skomentuję, jak wyglądała nasza wspaniała owieczka. Dobrze, spróbujmy w takim razie przejść do poziomu numer 10. I mamy jabłuszko. Możemy podłożyć... Podłóżmy inne jabłuszko. Aha, po prostu... Ja myślałem, że on weźmie to jabłko, a podłoży jakieś sztuczne. A nie na zasadzie, że on weźmie to jabłko i tyle. A, bo na randkę idziemy. Dobra, nie widziałem tego. Więc chwila, to będziemy brać jabłko, żeby, nie wiem, żeby zrobić z tego jakieś wino swego rodzaju. Restauracja. I są węże. Przykryj. Albo zostaniesz dziabnięty. Mogłem się domyślić oczywiście, ale nie musiałem. Patyczki w takim razie. To są po prostu pałeczki. A, i on będzie je zjadał. To jest restauracja, tak? Dobra. Okej. Liść czy nóż? Liść, nie wiem, weźmy liść. Co zrobi liść? Liść za rybę? A, to jednak chyba nie był dobry pomysł, w sensie, żeby robić cokolwiek liściem, chociaż do tej pory nie rozumiem, co on z nim zrobił. No dobra, no to nóż w takim razie i robimy sushi. Czy małpa pokroi mi to wszystko, czy sam pokroję? A, sam pokroję. Albo nie pokroję, bo ryba postanowi uciec akurat do wody, która była obok. I teraz co, przepłynę w pław? Tak mam to rozumieć? A, on mi da wędkę. A wędka pozwoli mi na co? Na złowienie ryby. A jakaś przynęta, cokolwiek? Robak. Nie no, na robaka, nie na buta. A w... Skąd wziąłeś tego robaka? Skąd tego robaka wziąłeś? O, dobra, chyba porwaliśmy rekina, jakby nie patrzeć. O Boże, czerwony, niebieska. Czerwona wydaje się zła. Dobra, niebieska chyba nie była zła. Znaczy, była zła. A może? Chwila, to jest dobrze, czy to jest źle? To jest dobrze! A, i ryba akurat wskoczyła nam w ręce. Ciekawa teoria. Chciałbym to tak, żeby to tak działało. Czemu małpa wzięła rybę i jest zdziwiona? No dobra, musimy się teraz szarmancko ubrać. I będą pszczółki. Chowamy się do krzaków i nie znajdą nas. I sobie poleciały. No to musiało być logiczne. Nie, nie bijemy się z pszczołami, bo po co? Nie ma sensu. A, okej, zaczyna padać. Mamy opcję jednego węża albo drugiego węża. Weźmy zielonego. Zielony będzie zły. A, zielony miał parasolkę! Super, i możemy razem stanąć pod parasolką. Ależ perfekcyjnie się złożyło. Jestem po prostu mega usatysfakcjonowany. Po prostu perfekcyjnie. Teraz będziemy mogli dotrzeć do naszej dziewczyny, kobiety, żony, były związki małżeńskie w prehistorii. Czy to jest prehistoria? Nie jestem pewien. No dobra, jesteśmy. I czemu jej ubranie wisiało? W sensie, ty masz się ogarnąć, tak? O Jezu, skąd mam wiedzieć? Weź z takim wąsem, niech się kręci. O, to chyba nie było wyboru. W sensie, mogłem chyba zrobić cokolwiek tu. Dobra, mój wybór. Czy to jest oglądanie reklamy? Dobra, weźmy taki. Obejrzymy reklamę. W sensie, ja obejrzę reklamę, a wy jej nie będziecie oglądać. Ale może. Ale tylko może. To ubranie coś zmieni. I przyspieszy pewne sprawy? Albo nie. To jest po prostu taka kurtka Gucci, okej? W tamtych czasach. Przynajmniej tak myślę. O, jest jubranko. Tak sobie wymarzył mniej więcej. Teraz uwaga. Nie no, jest super. Nie musimy nic więcej robić. Idziemy na imprezę. Albo do naszej żony, dziewczyny, kochanki. O nie, czy on... co to są w ogóle za... zmieni kierunek wiatru, żeby lało się na niego. To jest perfekcyjny pomysł. Albo podłóż i zostań walnięty prądem, bo podłożysz za blisko. W sensie, jego inteligencja nie jest zbyt duża, ale... Czego ja się spodziewam? W sensie, małpa ma szapkę policyjną, więc... Znaczy ty... A... To była kosiarka! A... To ja nie zrozumiałem motywu w takim razie. Ja myślałem, że to jest swego rodzaju trebuch, którym mam strzelić w niego. Dobra, dalej myślimy o naszej dziewczynie. Są kolce. Poduszka. Poduszka musi być idealnym rozwiązaniem. Albo nie, kiedy kolce się jednak wysuwają. No dobra, no to młotek i rozmontowujemy. Albo wbijamy te kolce, albo wbijamy te kolce. Całkiem powoli mu to idzie. Już myślałem, że przez te trzy przejdzie albo przeskoczy. Ale musiałoby się coś innego podziać. Tu już jest nasza kobieta. Jest i pan pterodaktyl, znowu balon. Dobra, niech będzie. On chyba jest do drzew, tak? I on uderza. Okej, i co teraz? Aha, zrzuciliśmy. Dobra, zadziałało to zadziałało. Ja jakby nie będę się z tym totalnie kłócił. Wygląda to całkiem źle. Wchodzimy. O, zdradziła nas!
Ukończyliśmy poziom, ale nas zdradziła. Buty mógłby zamrzeć pewnie przez te buty. W każdym razie, moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Napiszcie, że chcecie więcej. W sensie dla mnie ta gra jest bardzo fajna i bardzo ciekawa, więc bardzo chciałbym więcej przejść. Mam nadzieję, że wy również będziecie chcieli. Póki co, trzymajcie się ciepło. No i pa, pa!